Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed moją pierwszą pielgrzymką do Ziemi Świętej, która miała miejsce w 2010 roku, miałem przeróżne wyobrażenia o miejscach biblijnych, o których słyszałem w zasadzie od dzieciństwa. Zastanawiałem się, jak może wyglądać Góra Kuszenia, oczywiście Pusty Grób, Kalwaria, Góra Błogosławieństw. Jednym z obrazów, jaki był w mojej głowie, a który został zaktualizowany w czasie wspomnianej przeze mnie pielgrzymki, było wyobrażenie na temat rzeki Jordan. Wydawało mi się, że jeżeli to jest święte miejsce, to musi być większe niż Poznańska Warta, niż Wisła, niż Odra, albo wszystkie polskie rzeki razem wzięte. Okazało się na miejscu, że jak to mówi często się na wsi, to jest rzeka, która bardziej przypomina naszą strugę. wyglądem niezachęcająca. Nie chciałoby mi się w niej wykąpać. Kiedy poznaję pewne szczegóły także geograficzne o rzece Jordan i nakładam je na dzisiejszą uroczystość Chrztu pańskiego, to wyławiam z tego pewne wnioski duchowe. Podzieliłem się nimi dzisiaj z moimi parafianami, i jeżeli macie ochotę oglądać ten filmik dalej, to posłuchajcie o kilku tych duchowych wnioskach, jakie usłyszeli moi parafianie. Pierwszy z nich dotyczy tego, jak powstaje rzeka Jordan. Gdy spojrzymy na mapę, to widzimy, że jej źródło. To cztery potoki spływające ze wzgórz. Możemy powiedzieć, że ta liczba, która jest pewnym symbolem nie tylko w Piśmie Świętym, liczba cztery. To wszystkie strony świata. Możemy dopowiedzieć wniosek duchowy, że rzeka Jordan, która jest dla nas ważnym miejscem rzeka, w której Pan Jezus przyjął Chrzest, w której widzimy również swój sakrament Chrztu przyciąga każdego człowieka, niezależnie z jakiej części świata jesteś, niezależnie jaką masz historię. Niektórzy z nas mają być może jakieś kompleksy, bo być może pochodzą z rodzin niekoniecznie szlachetnych, może mieliśmy marzenia o tym, żeby się wykształcić, może niektórym się to udało, niektórym nie. Różnie to z nami bywa, czasami nie potrafimy kochać własnej historii życia. Rzeka Jordan rozpoczyna się od czterech potoków i w tym potoku każdy niech odnajdzie siebie samego. Z każdego kierunku świata Pan Bóg chce przyciągać do siebie ludzi. Rzeka Jordan, gdy popatrzymy na mapę, płynie na południe i przepływa przez jezioro Genezaret, albo inaczej mówiąc, Morze Tyberiackie. Później z tego jeziora to jest bardzo interesująca ciekawostka, że tak to powiem później z tego jeziora wypływa. Znajduje rzeka Jordan zatem swój jakiś kanał w Morzu Tyberiackim, o którym wiemy z Pisma Świętego, że tam działo się sporo rzeczy. Na przykład pan Jezus wyłowił rybaków, tworząc z nich kolegium dwunastu. Tam znajduje się Kafarnaum niedaleko, stamtąd jest przecież Nazaret, kana galilejska. Tam działa się codzienność. Tam pan Jezus uciszył, uciszył burzę, tam pan Jezus chodził po wodzie. I z tego też możemy wydobyć pewien wniosek duchowy. Jeżeli rzeka Jordan przepływa przez jezioro Tyberiackie i płynie dalej, to tak jakby Pan Jezus chciał zabrać Twoją codzienność, właśnie Twój Nazaret, tę Twoją szarówę. Pan Bóg wie, że starasz się, żeby opłacić rachunki, żeby przewinąć piątą pieluchą swoje dzieciątko. Martwisz się o swoje wnuki, czasami jesteś zmęczony, znużony. To jest twój Nazaret, to jest twoje morze tyberiackie, to jest twoja codzienność. Jeżeli dajesz się Chrystusowi, to Pan Bóg w tę codzienność, w twój szary, codzienny Nazaret wchodzi. Ale jeżeli ta rzeka Jordan przez jezioro tyberiackie, jezioro galilejskie przepływa, no to. Chcę też pomyśleć, co mnie zatrzymuje, co powoduje, że mi się czasami nie chce podążać za Panem Bogiem, co powoduje czasami takie moje załamanie, to, że nie tyle nic mi się nie chce, co po prostu doprowadza mnie do takiego stanu, w którym brak mi sił. Jeżeli rzeka Jordan potrafi przepłynąć przez tę codzienność Morza Tyberiackiego, no to Panie Boże, który mnie. Ochciłeś, który mnie przeprowadzasz przez różne sakramenty, pomóż mi, żeby mnie na drodze do zbawienia nic nie zatrzymało. Czasami przechodzą przez moją głowę różne wątpliwości, czasami nie chce mi się, albo przychodzi lenistwo, nawet wstać mi się na niedzielną mszę nie chce. Proszę, daj mi taką siłę, która mnie nie zatrzyma na mojej drodze do zbawienia. Płyniemy zatem dalej. Rzeka Jordan wypada z jeziora galilejskiego, płynie na południe i wchodzimy w rodzaj geograficznej depresji. Tam, gdzie miał miejsce chrzest Pana Jezusa, tam jest mniej więcej 400 metrów poniżej poziomu morza. I znów możemy wysnąć pewien duchowy wniosek dla nas. Pan Bóg schodząc do rzeki, idąc na jej dno, w zasadzie wchodzi na. Dno ziemi już niżej zejść nie można. Tak samo Pan Bóg czyni, gdy ja Go przyjmuję w sakramentach. On schodzi na dno mojego życia. Czasami ja to dno osiągam przez moją niemoralność, przez moje zbratanie się z grzechem. Bywa, że jestem zniewolony przez jakieś błędy, przez jakieś moje paskudztwa, i Pan Bóg no, nie tyle puka od dołu, ale on schodzi niżej niż ja się znajduję. Tam, gdzie znajduje się też moja depresja duchowa, psychiczna, tam przychodzi Chrystus. Już niżej nawet ja zejść nie mogę. Taki Bóg jest wspaniały, że się uniża do mojego najniższego poziomu. Tam, gdzie miał miejsce Chrzest Pana Jezusa, tam również znajduje się miasto Jerycho, to znaczy niedaleko rzeki Jordan. A archeolodzy mówią, że Jerycho należy do najstarszych miast na świecie. A są też tacy archeolodzy, którzy twierdzą, że to właśnie Jerycho jest najstarszą osadą. I znów możemy wysnuć kolejny wniosek duchowy. Jeżeli Pan przyjmuje Chrzest tak blisko miasta Jerycho, to tak jakby chciał powiedzieć, zależy mi na każdym człowieku. Przyjmuję przeszłość historii świata, przyjmuję teraźniejszość i przyjmuję przyszłość. Idę po każdego człowieka. Sięgam również do twojej człowieku historii, do tych najdalszych zakątków początku twojego życia. Nawet tych momentów, których Ty nie pamiętasz, od momentu, w którym zostałeś poczęty, ja Ciebie przyjmuję. Jerycho jest znane również jako ta osada, która była nieustannie zasiedlona. Chyba dobrego słowa używam. Jest to miasto najstarsze i nieustannie zamieszkiwane. Kolejną ciekawostką jest to, że miejsce chrztu Pana Jezusa, gdy popatrzymy na karty Starego Testamentu, to to miejsce, gdzie przechodzili mniej więcej Izraelici, wędrując z Egiptu do ziemi Kanaan. Ledwo co pożegnali Mojżesza, którego pochowali na górze Nebo. I wędrowali w kierunku właśnie wspomnianego Jerycha, stąpając po ziemi Kanaanu. Wówczas wody Jordanu rozstąpiły się, i znów możemy wydobyć pewien dłuż pasterski wniosek. Wszyscy jesteśmy jakoś tam z natury niewolnikami. To znaczy, z jednej strony chcemy opuścić nasz Egipt, iść do ziemi obiecanej, ale z drugiej strony czasami potrafimy nieustannie marzyć o tym, co zostawiliśmy za sobą, jakbyśmy mieli naturę niewolnika. Z jednej strony mówimy faraonowi zostaw mnie, a z drugiej strony robimy wszystko, żeby do niego wrócić. Taki niestety węzeł zawiązujemy na własnej szyi. Popadamy 77 raz w nasze grzechy albo jak mówi Biblia wracamy do swoich grzechów jak pies do swoich żygowin. Mówią na przykład ci którzy są uzależnieni od alkoholu. W wódce Widzę problem źródło moich problemów, kłopotów, moje zniewolenie. I ja to wiem, ja tego nienawidzę. Ale bywało tak, że ja za tym tęskniłem, bo jednocześnie źródło, które było Przyczyną moich największych nieszczęść oferowało mi taką przyjemność, jakiej nie dawał mi nikt i nic inny. I dlatego ja do tej wódki sięgałem, wiedząc, że i tak za chwilę będę przez nią powalony. To jest nasza natura niewolnika. Jeżeli Pan wchodzi do Jordanu mniej więcej w tym miejscu, gdzie Izraelici wchodzili do Kanaanu, podążając z Egiptu, to tak jakby chciał powiedzieć: Rozumiem Twoje zniewolenie. Ja jestem z Tobą, moje dziecko. Ja chcę Ci pomóc. Nawet jak upadniesz 77 raz, pamiętaj, że konfesjonał wygląda inaczej niż chrzcielnica. Ale jak się przyjdziesz wyspowiadać, to tak jakby następował nowy chrzest. Ja ci każdy grzech przebaczę. I podążę za Tobą, jak ojciec miłosierny, za synem marnotrawnym. Kolejna rzecz. Jordan płynie dalej. I wpada do Morza Martwego. Tamten rejon, też z geograficznego punktu widzenia, jest takim, Regionem, gdzie jest bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne. Co prawda, w Mongolii kilka lat temu odnotowano najwyższe ciśnienie atmosferyczne, ale na Bliskim Wschodzie, gdzie Jordan wpada do Morza Martwego, tam zazwyczaj to ciśnienie atmosferyczne jest na świecie największe. I znów możemy wydobyć pewien wniosek duchowy. Pan tam zostaje ochrzczony. Tak jakby też chciał mi powiedzieć, także tobie. Czasami podnosi ci się ciśnienie przez Twoją głupotę, wpadasz w jakiś dziwny gniew, denerwujesz się na siebie, denerwujesz się na innych, złościsz się, irytujesz i wiele razy wiesz, że, że niepotrzebnie to czynisz. Że czasami zazdrościsz, jest w Tobie zawiść, sam siebie trujesz i trujesz innych, biorę to, biorę to, żeby ciebie uspokoić żebyś sobie przypomniał, że jesteś dzieckiem Bożym, żebyś przytulił się do mojego serca i usłyszał jego bicie i uspokoił się jak niemowlak, który drży, jakby myślał, że został opuszczony. Daj mi to wszystko. Ja chcę ci pomóc. Chcę wprowadzić do twojego serca pokój. Jordan wpada do Morza Martwego. Inaczej nazywamy to może również jeziorem solnym, niezależnie od nazwy nie ma tam życia organicznego. Ten, kto nie umie pływać, to się nigdy w morzu martwym nie utopi. I znów taka duchowa ciekawostka. Możemy wysnuć z tego następujący wniosek: wszystkie te moje plugastwa, ten mój grzech, a powiedziałem, że Jordan przypomina taką strugę. Czasami jest to rzeka brudna, taka niezachęcająca do kąpieli. W tym wszystkim jest umoczony mój grzech, moja słabość, moje błędy, ten mój brud sumienia. I to wpada do Morza Martwego. Już nie ja jestem martwy, bo moja dusza ożyła. Z martwych wstaje dzięki Chrystusowi. Żyję dalej. Bogu niech będą dzięki za mój chrzest. Dzisiaj jest taki dzień, w którym warto. Za ten sakrament dziękować. Chociaż przyszły takie czasy, gdzie wielu katolików tak modnie rozpowszechnia, może nie modnie rozpowszechnia, ale wpada w taką pułapkę mody, która rozpowszechnia trend apostazji, czasami wyśmiewania się z katolicyzmu. Prawda jest taka, że gdyby ci ludzie zaczęli używać rozumu, zaczęli czytać książki naukowe także na temat chrześcijaństwa, nigdy nie mogliby sobie z katolicyzmu robić memów. Ale często jest to wygodniejsze od pewnego wysiłku intelektualnego, na który nie stać bardzo wielu. Mówię o tym również w perspektywie tego, co wrzuciłem wczoraj na Twittera, w zasadzie na Portal X. Dowiedziałem się, że w zasadzie nie dowiedziałem się, tylko przypomniałem sobie, ale to potwierdziłem patrząc w internety, że w Polsce zatrudnionych jest ponad 15 tysięcy osób, które oficjalnie są wróżkami czy wróżbitami. W Polsce katolickiej tylu wróżbitów, tyle wróżek? No przecież katolicy tam nie chodzą, prawda? Kilka dni temu jedna z osób z pewnej parafii powiedziała mi, księże, pewne dziecko do mnie przyszło, rodziny, która nawet siada w pierwszej ławce w kościele. I tak rozmawiając ze mną, zadało mi pytanie: A co pani usłyszała od swojej wróżki? I nagle się okazało, że oni chodzą do wróżki, że sięgają wiedzy od niej, a są w kościele. To jest załamujące. Czy oni wiedzą, czym jest sakrament Chrztu Świętego? Czy oni przestali wierzyć Pana Jezusa? On już im nie wystarcza? Gdy napisałem, że ponad 15 tysięcy osób jest zapisanych w urzędach jako wróżki, to dopisałem równocześnie, no rzeczywiście następuje laicyzacja, spoganienie społeczeństwa polskiego, ale i z idiocenie, Bo rację miał Chesterton, Chester że go zacytuję po raz kolejny, że ten, kto przestaje wierzyć w Chrystusa, zaczyna wierzyć w każdą brednię. I widziałem wylew komentarzy, obrzydliwych też hejterskich tekstów. Ludzi, którzy zamiast intelektualnie poczytać książki o chrześcijaństwie i się z chrześcijaństwem zmierzyć, zaczęli porównywać naszą wiarę, choćby w przenajświętszy sakrament, do wiary w jakiegoś wafelka, andruta. Przepraszam, bo to jest bolesne, gdy o tym mówię. Zaczęli ironizować, wypowiadać sarkazm. No tak, jeżeli nie umiesz rozumem zmierzyć się z wiarą chrześcijańską, to stosujesz kpinę w internecie. Najłatwiej wyśmiać. Dlatego jesteśmy cywilizacją memów. Dlatego między innymi, że już nie ma merytorycznej polemiki, nie ma sporu. Chętnie bym sobie porozmawiał z takim jednym, drugim, który się wyśmiewa, jednocześnie myśli, że mi zamknął usta, że mnie umniejszył. Jedynie w swojej główce, bo gdyby wszedł na poziom argumentów, to byśmy się przekonali, że z wróżbitów oczywiście nie tyle można się wyśmiewać, co wiemy o tym dobrze, że to nie ma żadnych podstaw naukowych. Ale chrześcijaństwo takie nie jest. Tylko jak temu człowiekowi powiedzieć o tym, skoro on wrzuca mem i myśli, że rozwalił system? Dostaje tysiąc lajków i jest w siebie dumny i zadowolony. Już nie usłyszy żadnego sprostowania, on nawet nie jest na to gotowy. Wiemy o tym dobrze, że pierwsze memy o Panu Jezusie Ukrzyżowanym pojawiły się na początku chrześcijaństwa. Gdy z Pana Jezusa kpiono, i szydzono także ci, którzy bezpośrednio widzieli to, co się dzieje na Golgocie. Ale później powstawały takie ryciny, takie wyobrażenia, że Jezus ma oślą głowę. No, już wtedy powstawała cywilizacja memów, która zamiast merytorycznie porozmawiać o tym, co przyniosło przesłanie Jezusa światu, wolała wykpić i wyśmiać. W ten sposób się ciągle człowiekowi wydaje, że postradał wszystkie Rozumiem. Przypomnę, że chrześcijanie nie wierzą w żadne wróżby, w żadne przesądy. Przypomnę, że chrześcijanie nie wierzą w to, że nie wiem, przynosi coś pecha. Jeżeli ktoś w to wierzy, to nie jest chrześcijaninem. To jest łamanie pierwszego przykazania dekalogu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jeżeli ktoś korzysta z wróżek, jakiegoś tarota, wierzy w horoskopy. To to się nie dodaje. Chrześcijanie tak nie robią. A jak ktoś ma z tym problem, to lepiej żeby udał się do jakiegoś mądrego księdza i został ustawiony odpowiednio w swojej duchowości. Chyba że odrzuca Chrystusa i chce pójść w świat astrologów, nie astronomów. Mędrcy byli astronomami. Tylko astrologów, którzy wierzą, że układ gwiazd powoduje, że ta osobowość nie może wyjść na przykład za mąż, za tę osobowość, bo horoskopy do siebie nie pasują. Nie przechodź między dwoma słupkami, bo trzynastka ciebie będzie gonić i ciebie wystraszy. Nie wjeżdżaj na trzynaste piętro, bo, bo będziesz miała pecha. Nie wiem, ten pech przyjdzie w nocy i będzie ciebie straszył. Już to sobie wyobrażam: jakieś uosobienie strachów, lęków. Biedny człowiek. I rzeczywiście tak jest, że świat duchowy nie znosi próżni. Ludzie, którzy odrzucają Chrystusa, przestają w niego wierzyć, zaczynają naprawdę wierzyć w jakieś głupoty. Mało jest ateistów, to też już mówiłem nie jeden raz i powtórzę po raz ENTY. Więcej jest tych, którzy uważają się za ateistów, a jakbyśmy popatrzyli na to, co jest w ich duszach, to byśmy widzieli, że oni zaczęli wierzyć w różne w różne mity, które przylgną do ich sumień i serc, bo ostatecznie człowiek tęskni za Bogiem. Jak odrzuci Chrystusa, to zostanie zmanipulowany przez złego, przez, przez po prostu demona. Niech was na najbliższy czas błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, w górę serca, Jestem dumny z tego, że jestem katolikiem. Ludzie nie wstydzą się dzisiaj rzeczy, których powinni się wstydzić, a ja mam się wstydzić Chrystusa? Nigdy w życiu. Amen.